kolejna skuteczna i sprawdzona analiza, w której wyznaczyłem momenty, poziomy cenowe na odbicie się Bitcoina i Ethereum podczas ostatnich mocnych spadków. Jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina i Ethereum, czyli analiza rynku kryptowalut? Cześć, z tej strony Łukasz. Witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. Jak co środę spotkamy się po to, aby zobaczyć, jak wygląda aktualna sytuacja na Bitcoinie i Ethereum. Zobaczycie sobie moje potencjalne scenariusze wzrostowe i spadkowe właśnie dla tych dwóch kryptowalut. Także za chwilkę przejdziemy przed ekran komputera, zobaczymy sobie właśnie to, co dla Was przygotowałem. Ok, także jesteśmy już przed ekranem komputera, za chwilę przejdziemy do aktualnej sytuacji dla Bitcoina i Ethereum. Powiem Wam o potencjalnych moich scenariuszach, jakie ja widzę właśnie dla tych dwóch kryptowalut. Zanim jednak do tego przejdziemy, chciałem Wam podziękować za Wasze ostatnie reakcje, za Wasze komentarze pod poprzednią analizą, którą robiliśmy w poniedziałek. Jak widzieliście, po raz kolejny te wyznaczone strefy, które opublikowałem, wyznaczyłem, się sprawdziły. Mieliśmy odbicie perfekcyjne od stref na Bitcoinie, od poziomów na Bitcoinie oraz na Ethereum. Pokażę Wam to również za chwilę na wykresie. Także dziękuję za Wasze komentarze, dziękuję za Wasze łapki w górę. Jeżeli ten materiał będzie również dla Was wartościowy, pamiętajcie, aby właśnie zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu, jak Wam się podobało, czy ta analiza miała dla Was sens. I przypominam, że w piątek widzimy się w Crypto Info Newsach, w których również będę analizował wybrane przez Was altcoiny. Także wpiszcie w komentarzach, jakiego altcoina analizę chcielibyście zobaczyć. Pamiętajcie, że nie jestem w stanie zrobić wszystkich altcoinów, które napiszecie, wybiorę przynajmniej 3, te, które mają najwięcej reakcji, które najczęściej się powtarzają. Jeżeli starczy czasu, to postaram się zrobić tych altcoinów więcej. Zobaczymy, tak jak wspominałem w zeszłym tygodniu, jak ten materiał długi będzie, ponieważ nie chcę robić filmów 30-minutowych. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub go jeszcze nie subskrybujesz, a ponad 70% osób, które ogląda moje materiały, nie subskrybuje tego kanału, jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi informacjami, z kolejnymi analizami i informacjami na temat rynku kryptowalut, zachęcam Cię właśnie, żebyś zostawił suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Przybij dzwonę, zostaw łapkę w górę i lecimy z tematem. Na początek jeszcze chodźmy na platformę TradingView, gdzie właśnie publikuję również swoje analizy. Możecie obserwować mój profil eInvestments, do którego link również znajdziecie w opisie pod materiałem, jak i w pierwszym przypiętym komentarzu pod tym filmem. Pamiętajcie, że kryptowaluty, swoje pierwsze kryptowaluty lub różnego rodzaju altcoiny możecie kupić na polskiej giełdzie BitBay oraz na Binance, gdzie znajdziecie właśnie link w opisie pod tym materiałem. Jeżeli chodzi o wczorajsze analizy, wczoraj opublikowałem 4 analizy, w zasadzie to 2 analizy z 4 poziomami, łącznie z 4 poziomami na wejścia i wszystkie zostały zrealizowane. Dokładne poziomy wejścia publikowałem moim partnerom edukacyjnym z naszego forum edukacyjnego o kryptowalutach Mister Porada, ale tutaj również na platformie TradingView będziecie mogli zobaczyć te poziomy, w których warto było wchodzić w pozycje długie właśnie na Ethereum i na Bitcoinie. Sprawdziło się to perfekcyjnie wczoraj, 4 wejścia, 4 zaliczone take profitami i dokładne poziomy wejścia i wyjścia właśnie wrzucałem moim partnerom, a o tym porozmawiamy sobie w niedzielę, jak co tydzień w podsumowaniu tygodnia sygnałów dostępnych na naszym forum edukacyjnym. Tutaj możecie również się nauczyć z tej strategii, którą Wam tutaj pokazuję. Jak widzicie, jest ona niezwykle skuteczna w połączeniu z moją strategią Smart Money. Także w niedzielę widzimy się na podsumowaniu, a wszelkie informacje na temat naszego forum, wartości, jakie otrzymujemy, czyli sygnały plus edukacja strategii, znajdziecie na mojej stronie łukaszpachowski.pl. Ale żeby nie przedłużać, zobaczmy sobie, jak to wyglądało wczoraj. Najpierw analiza Ethereum i zobaczmy, jak to wyglądało. Widzimy 2 strefy, nawet tutaj opisałem chyba, że mamy 2 strefy. Tak, mamy 2 strefy. Najpierw opisałem o tym, że spadliśmy właśnie do 915, w zasadzie 913 cena osiągnęła i w poprzedniej tej analizie mówiłem Wam, że tutaj będę szukał swoich poziomów wejść. Te analizy były takie lokalne do kolejnych ruchów. Widzimy pierwszą strefę właśnie na wzrosty z mniejszej korekty i widzimy, że właśnie tutaj najpierw była reakcja, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Natomiast najpierw wchodziliśmy właśnie na longa w tej pierwszej strefie, szybka realizacja zysków i później mieliśmy wejścia w drugiej strefie i zobaczcie, że właśnie to była ta strefa, plus tutaj było ostatnie uśrednienie
jak to zostało perfekcyjnie zrealizowane, czyli pierwsze wejście, drugie wejście, trzecie wejście i realizacja zysków była ostatnia na poziomie 116 dolarów. Jeszcze był take profit trzeci ustawiony na 1161, natomiast cena tutaj to zamknęła nam już w zysku w break even. Cena tutaj zeszła troszeczkę niżej, jeszcze raz wybiła zasięg tej korekty, ale pokażę Wam za chwilę przy analizie Ethereum, dlaczego właśnie do tego poziomu zeszli i co dalej możemy zobaczyć, jeżeli chodzi o Ethereum. Jeżeli chodzi o Bitcoina, tutaj podobna sytuacja, również wyznaczyłem poziomy w poprzedniej analizie. Zobaczcie, że mówiłem o tym, że możemy zobaczyć formację harmoniczną Gartleya na dalsze wzrosty, co miało miejsce i za chwilę jeszcze do tego wrócimy, pokażę Wam to jeszcze raz. O tym rozmawialiśmy w poprzednim materiale, więc jeżeli go oglądaliście, to pewnie pamiętacie tą formację harmoniczną, którą wyrysowałem. Wyrysuję ją jeszcze raz na szybko dla nowych osób, które być może tego materiału nie oglądały. Natomiast jeżeli chodzi o tą właśnie wczorajszą analizę opublikowaną na platformie TradingView, no to zobaczcie, po raz kolejny mieliśmy lokalną strefę, szybki long. Szybki long z tej strefy, szybka realizacja zysków tutaj do wypełnienia imbalansu, był krótki ruch, zejście do kolejnej strefy i zobaczcie, że znowu wyznaczyłem perfekcyjnie ostatnie wejście, czyli uśrednienie pozycji właśnie na poziomie tutaj 32 755 dolarów. Tutaj było właśnie ostatnie wejście, uśrednienie i realizacja zysków była właśnie również w tych poziomach, a dokładnie te poziomy zobaczycie w niedzielę, ponieważ będzie to pokazane na mojej stronie, wszystko będzie do zweryfikowania. I w ostatniej analizie mówiłem właśnie o potencjalnym takim scenariuszu formacji harmonicznej. Mamy początek, kolejny poziom 61 Fibo, cena zeszła tam troszeczkę niżej. Zrobiliśmy lekki wzrost i zejście do 78% zniesienia Fibonacciego, tego impulsu wzrostowego, czyli właśnie punkt D decydujący wejścia w pozycję i ja tutaj wraz z moją ekipą właśnie mieliśmy wejście na wzrosty Bitcoina. O tym rozmawialiśmy właśnie w poprzedniej analizie, także jak widzicie po raz kolejny zostało to sprawdzone. Najpierw zagrywaliśmy na spadki, wyznaczyłem dla Was tą strefę również w ostatnich analizach. Kolejne poziomy na wzrosty zrealizowane, kolejne poziomy na wzrosty zrealizowane, strefa tutaj trzymająca cenę przed spadkami została wybroniona, jest to korekta marcowa, ta, która się rozpoczęła w lutym, skończyła w marcu, czyli te potężne spadki 10 500 dolarów do 4000 dolarów, jest to właśnie zakres, który trzyma nas aktualnie przed ewentualnymi dalszymi spadkami. Dodatkowo mamy tutaj również linię trendu, więc wybicie tej korekty przy aktualnych poziomach, ponieważ jeżeli cena wybije wyższy szczyt, nowy ATH, ten zakres korekty się zmieni, ale linia trendu dalej będzie tutaj poprowadzona. To, co aktualnie widzimy w tym momencie, jesteśmy świadkami tego, jak teraz cena testuje, być może za chwilkę wróci poniżej aktualnej linii trendu właśnie spadkowego, która została w zeszłą godzinę wybita. Teraz prawdopodobnie zobaczymy retest, ewentualny powrót ceny poniżej tych poziomów, poniżej ostatniego lokalnego dołka 32 344 da nam ewentualne potwierdzenie jednak na kontynuację spadków. Na razie zobaczymy sobie, gdzie cena może utrzymać nas, jeżeli chodzi o potencjalne wzrosty. Jeżeli mielibyśmy zobaczyć wzrosty, tutaj mam kolejny poziom wyznaczony właśnie 36 190 i 37 300. Jest to górna banda właśnie tej strefy plus 61 Fibo tego ruchu spadkowego, więc bardzo ważny poziom, jeżeli chodzi o ruchy względem Fibonacciego. Aktualnie możemy zobaczyć zejście jeszcze tutaj do tej strefy i ta strefa trzyma nas lokalnie przed dalszymi spadkami. Mówimy tutaj o tym, co się dzieje w tym momencie na interwale 30-minutowym H1. Mamy tutaj również do wypełnienia imbalans z interwału 30-minutowego na poziomie 33 280, więc jak najbardziej cena może tutaj zejść przed ewentualnymi kolejnymi wzrostami. Imbalans również mamy z interwału H1 na 33 518 i zobaczymy, czy któryś z tych poziomów zostanie tutaj uzupełniony. Natomiast ta zielona strefa jest to zakres korekty właśnie tej lokalnej
i jest to strategia właśnie naszego forum edukacyjnego Mister Porada. Natomiast jeżeli chodzi o imbalans czy strefę manipulacji, o tym Wam mówię od dawna, jeszcze zanim nauczyłem się strategii Mister Porady, ponieważ tą strategią gram już od roku. Jest to strategia grubasów, instytucji finansowych oraz banków z rynku Forex przełożona przeze mnie na rynek kryptowalut. Widzimy w tym momencie cena testuje od góry właśnie wybitą linię trendu i zobaczymy jak to się rozwiąże. Ja będę szukał pozycji długiej do strefy właśnie tej wyznaczonej i tutaj będę gdzieś realizował swoje zyski, jeżeli w tej pozycji będę. Pamiętajcie oczywiście, że to co słyszycie w tym materiale to nie są porady inwestycyjne, a tylko i wyłącznie moje opinie na temat tego, co dzieje się na rynku kryptowalut. Przejdźmy do analizy Ethereum. Tutaj również mam wyznaczone kolejne poziomy na kontynuację wzrostów, również ze strategii Mister Porady oraz mojej strategii, ponieważ mamy manipulację na interwale jednogodzinnym oraz imbalans na poziomie H1. Wspomniałem Wam podczas pokazywania analizy z TradingView, dlaczego cena tutaj spadła. Dlatego właśnie, że był do wypełnienia imbalans na interwale 30-minutowym. Zobaczcie, że perfekcyjnie cena tutaj doszła, wypełniła imbalans i poszła właśnie w tym ruchu wzrostowym lokalnym o ponad 100 dolarów. Tutaj również miałem wczoraj wejście, ale już się skasowałem przed pójściem po prostu spać, aby mieć czystą głowę i spokojny sen, a szkoda, bo tutaj znowu kilkaset dolarów mogłoby wpaść, tak jak wczoraj, przedwczoraj i przez ostatnie kilka dni regularnie haj się zgadza, co mogliście obserwować na moich mediach społecznościowych, na Instagramie czy na Facebooku. Widzimy, cena była blisko lokalnej linii trendu spadkowego, czekamy na wybicie, później mamy kolejną linię do wypełnienia i jeżeli byśmy zobaczyli przebicia tych właśnie linii trendu spadkowych, prawdopodobnie zobaczymy zatrzymanie się ceny w okolicach 1162 lub 1175, gdzie również na interwale 30-minutowym w tym momencie mamy do wypełnienia imbalans. Także zaznaczam i opisuję sobie, ale daleko jeszcze do tego, także obserwujemy lokalnie to, co może się tutaj wydarzyć i tak jak wspomniałem, to są moje dwa poziomy, gdzie ja będę szukał właśnie kontynuacji ruchu tutaj ewentualnego wzrostowego, ale wybicie tych korekt dla mnie będzie potwierdzeniem na kolejne spadki. Zobaczcie, właśnie to, co Wam pokazywałem tutaj, wejścia w te pozycje były z H1, tutaj było z M15, tutaj było z H1, widzimy manipulacja z M15, mieliśmy na manipulację na poziomie 913, co było przeze mnie tutaj właśnie zaznaczone i cena pięknie zeszła właśnie do tych poziomów, stąd się odbiła i poszła w górę i to właśnie zagrywaliśmy właśnie wczoraj. Wybicie ostatniego dołka dla mnie będzie potwierdzeniem na zejście i testowanie linii trendu, gdzie mielibyśmy również ewentualne stworzenie się podwójnego dna na poziomie 915 dolarów. Ale to obserwujemy, czy zobaczymy kolejne ruchy spadkowe, czy jednak zobaczymy przebicie tych linii trendu i kolejny ruch wzrostowy do tych poziomów, o których wspomniałem przed chwilą, czyli okolice 1160 dolarów za Ethereum. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę rynku kryptowalut. Pamiętajcie, napiszcie w komentarzach, jak Wam się ta analiza podobała, czy ma ona dla Was sens, co Wy myślicie osobiście na temat rynku i aktualnej sytuacji. Piszcie, jakie altcoiny chcielibyście zobaczyć w piątkowym materiale, a jeszcze analiza Ethereum, co by mogło się wydarzyć, co byśmy zobaczyli, jeżeli ta cena zostanie tutaj wybita i przebijemy linię trendu wzrostowego, prawdopodobnie zobaczymy spadki do poziomu 24 tysięcy. Widzimy jeszcze 27 tysięcy, jest ostatnie wsparcie dla ceny, więc może tutaj cena również spaść przy mocniejszym ruchu tutaj spadkowym przebijającym tą linię trendu wzrostowego. Także jeżeli to zostanie wybite, jeżeli zostanie wybite ta linia trendu wzrostowego, moim zdaniem zobaczymy 27 lub 24 tysiące dolarów. Co później? Zobaczymy. Teraz możemy sobie tylko spekulować, a będziemy patrzyli na to, co się dzieje dalej lokalnie przy ewentualnych takich właśnie ruchach. Ok, także do zobaczenia w piątek w analizie altcoinów oraz krypto infoniusach. Miłego tygodnia Wam życzę, niech Bitcoin będzie z Wami. Piona.